Zdrowia, szczególnie dla wszystkich oczekujących końca wojny z wirusem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, wszyscy potrzebujemy historii z czasów wojny. Wygląda na to, że no nie jest to wojna, jest to przedwojna, no, ale makabra jest. No jeżeli Donald Trump byłby prezydentem w czasie II wojny światowej, no to na pewno już parę tygodni temu by zaaresztował paru kongresmenów z Senatu amerykańskiego. No i by wsadził ich z innymi bandziorami. No, czterech senatorów, no to jest, no, demokraci i republikanie. Richard Burr z północnej Karoliny, w sumie przewodniczący komisji wywiadu senackiego. No i on miał pewne dane dotyczące tego, co nadchodzi z wirusem korona. No i przewidywania na temat tego, że akcje będą spadały. Inne osoby to jest Dianne Feinstein. No, ona nie mieszka w Izraelu, ale mieszka w Kalifornii. I senator Kelly Loeffler z Georgii i Jim Inhofe z Oklahomy. No, oni wszyscy byli powiadomieni, co się dzieje. No i zaczęli sprzedawać akcje. No wiadomo, że jak ktoś idzie do kongresu, ktoś idzie do Sejmu, no to nigdy nie wychodzi stamtąd biedniejszy niż był. W zasadzie to zawsze wraca bogatszy niż był, no i bardzo rzadko, można powiedzieć, wraca. Ta czwórka senatorów z tego czy tamtego powodu, no, powiedziała, że w zasadzie nic złego nie robiła, przez to, że sprzedała akcje przed tym krachem, po tym spotkaniu w Białym Domu na temat nadchodzącej pandemii i całej tej sytuacji. No ale to, tak jak się mówi w dobrej książce, jest czas na sianie, no ale jest też czas na zbieranie i na żniwa. Także w Senacie jest czas na kupowanie, no i jest czas na sprzedawanie. Tym razem z informacjami od środka, że tak można powiedzieć, na temat wojny z chińskim wirusem. No i to był czas właśnie do sprzedania. No, wojna ogólnie rzecz biorąc, no to jest piekło, to jest. Polacy szczególnie wiedzą, 3 miliony Polaków, katolików zniknęło z tej kuli ziemskiej. Wszyscy mówią o 3 milionach polskich obywateli pochodzenia żydowskiego, no ale 3 miliony katolików, no to razem 6 milionów, to jest 20% społeczeństwa, to jest straszne. No dobra rzecz jest to, że oni, ci senatorzy, nie byli senatorami w czasie II wojny światowej, no bo jeżeli by byli powiadomieni o tym, że będzie inwazja w Normandii w 1944 roku, czy później, kiedy Harry Truman zdecydował rzucić drugą bombę na Nagasaki, no wcześniej była rzucona na Hiroshimę, no bo Japończycy się nie poddawali, no to oni na pewno by zadziałali jakoś, jak zadziałali teraz zdradziecko, no tyle tylko, że dzisiaj nie zostali skazani, no a wtedy jakby zadziałali zdradziecko, to Ameryka by połowicznie rozmawiała po niemiecku, a połowicznie po japońsku, no to by była właśnie tragedia. No, Trump mówi wielokrotnie, że mamy wojnę, że to jest prawda, mamy wojnę. Trump opowiada właśnie na tych swoich spotkaniach i podsumowaniach i tak dalej. No i jest to pewnego rodzaju wojna. Ta walka z tym chińskim wirusem w sumie jest traktowana jako czas wojny, a jak czas wojny, no to jest ustawa
ustawa produkcji dla obrony. No, ustawa produkcji dla obrony, co to znaczy? To znaczy, że prezydent ma prawo przekierować produkcję przemysłową na produkcję wojenną. No, w tym wypadku no, to chodzi o to, że producenci, powiedzmy, lodówek, czy żelazek, czy czegokolwiek tam, czy jakichś ubrań, no to to mogą być przekierowani na to, żeby produkowali czy to wentylatory, czy to maski, czy to ubrania higieniczne dla szpitali i tak dalej, i tak dalej. Jest to interesujące, że, no interesujące, no jest to ciekawe, że po prostu jest to 70 lat już od wybuchu wojny. No i tam w gabinecie w kongresie, w Białym Domu, no nie ma już nikogo żyjących, którzy by pamiętali. Pamiętają może z opowiadań tam dziadków czy rodziców, no ale to w czasie II wojny światowej ta ustawa produkcji dla obrony narodowej, no działała w sumie. Populacja czy w Ameryce to było 149 milionów, na dzień dzisiejszy jest 330 milionów. I te ze 149 milionów to 8 milionów było w wojsku, było w marynarce, było w lotnictwie. 8 milionów walczyło na dwa fronty w sumie, z Niemcami i z Japonią. 8 milionów Amerykanów na 150, na 149. No a na froncie domowym tutaj, no to w Ameryce, tak jak na całym, czy w Anglii, czy wszędzie, no to były kartki. Kartki były na jedzenie, żeby kupić, nie kartki, żeby dostać jedzenie. Także ludzie potrzebowali kartki, żeby kupić mięso czy kurczaki, masło, jajka, mąkę, cukier i tak dalej, i tak dalej. Benzyna była bardzo racjonowana, bardzo... No, ludzie nie mieli też tak dużo samochodów w tym czasie. To nie było tak, że ludzi było stać. No i wszyscy młodzi ludzie byli na wojnie. Trzeba pamiętać, że nie było telewizji, nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, mało było telefonów takich nawet domowych, liniowych, także że ludzie oddawali swoje garki, oddawali swoje patelnie na to, żeby przetapiać to wszystko na użytek wojny. No były takie czas policyjny, można powiedzieć, no bo w tym czasie były zaciemnienia tych miast, były zaciemnienia dlatego, że obawiali się samolotów niemieckich latających, no ale również były łodzie podwodne, no to one jeździły po tym wschodnim, pływały pod wodą, po tym wschodnim wybrzeżu, powiedzmy tam Nowy Jork, Boston, pod Kanadę, no i do Florydy, no bo dużo tych statków pływało, powiedzmy, do Anglii, w tą i z powrotem, dostarczało różne rzeczy, dostarczały rzeczy do Murmańska, no to oni szpiegowali i patrzyli. No była to wojna, ale kraj można powiedzieć był jakoś zjednoczony. Kraj był zjednoczony, dzisiaj jest po prostu rozłożony na kompletnie dwie partie. No, socjaliści atakują, konserwatyści starają się utrzymać tą Amerykę. Niektórzy ludzie jeszcze w wieku tam 80-90 lat, no to pamiętają, kiedy ich rodzice, powiedzmy, pracowali w fabrykach, w których zamiast samochodów Ameryka produkowała czołgi. Te czołgi Ford, powiedzmy, no to się przestawił kompletnie na produkcję czołgów. No, na dzień dzisiejszy w tych fabrykach, gdzie były te fabryki
samochodów, później czołgów, później znowu samochodów, no to postawiali najróżniejsze centra handlowe, postawiali biurowce i tak dalej, i tak dalej. Cała ta produkcja, powiedzmy, zniknęła z wielu miejsc w Ameryce, no ale to już kilkanaście lat temu. Dzieciaki wspominają, że dzisiaj dorośli ludzie wspominają, że chodzili, oglądali, patrzyli się, jak te czołgi po prostu były, wyjeżdżały na po platformach, na żeby być załadowane na pociągi. Pociągi jechały na wybrzeże do portu, no i w porcie były ładowane na statki, ten Liberty, no i one płynęły do tego, żeby Ameryka walczyła dla Europy w Niemczech czy we Francji, no, czy w Anglii. Mało kto podkreśla to, ile to kosztowało Ameryki. Ile 8 milionów ludzi, ile tych czołgów naprodukowali, to wszystko było potrzebne. No oczywiście ktoś może powiedzieć, że robili na tym hajs, no, ale jakby nie robili hajsu, no to Francja, Anglia, przypuszczalnie cała tam Europa by mówiła po niemiecku. No okazuje się, że Niemcy i tak opanowali Europę i rządzą, tak, także to jest ironia losu. Polacy też po tym szabrze w Magdalence, no to ten bandytyzm polityczno-historyczno-ekonomiczny, no to po prostu w tej pijanej Magdalence i przy kanciastym stole, no to jest makabra, jak się to poczyta. No i te czołgi były produkowane, później było, no maj nadchodzi, także 8 maj czy 9 maja, w zależności kto obchodzi, no zakończenie wojny, później zimna wojna i tak dalej. No a na dzień dzisiejszy jest wojna z chińskim wirusem, no. Światowa Organizacja Zdrowia nie chce nazywać tego chińskim wirusem, no bo tam jest sporo komunistów jednak z Somalii, czy skąd tam ten jest fachowiec, no też komunista, no ale to jednak wina komunistów, to wina jednopartyjnego systemu, to wina tego, że nie mają wolnej prasy, nie mają telewizji, tam nie ma na nich bata. Partia po prostu trzyma wszystko za mordę, no i to się wszystko rozeszło, dodając do tego tą poprawność polityczną, która kneblowała Trumpa, który chciał zatrzymywać ten ruch turystyczny. 420 tysięcy ludzi z Chin wylądowało w Ameryce, no i jest cała ta zaraza, 12 milionów ludzi straciło pracę, zamykane są firmy, przedsiębiorstwa. No straszne rzeczy. No teraz ludzie się zorientowali, że jednak ci kretyni, którzy te modele robili najgorszego scenariusza, no to w ogóle nie mieli pojęcia. No i po 4-5 tygodniach trzeba dramatycznie to wszystko przekalkulować. Okazuje się, że połowa ludzi to przechodzi chorobę bez pokazania, że jest chora. Także to jest no coś strasznego, to co doprowadzili, żeby zamykać. Za Obamy umarło 12 tysięcy na ebolę, no i nikt nie zamykał kraju. W Ameryce co roku umiera 40 tysięcy na normalną grypę, z czego choruje 30 milionów, no i Ameryka cała żyje normalnie. To co teraz porobili, no i wszyscy gubernatorzy, majorowie, jacyś prezydenci małych miasteczek, miast i tak dalej, wszyscy dopadają i po prostu mają tą rządzę władzy, no i nakazują. No całe szczęście, że jeszcze nie nakazują, żeby policja biegała i biła kijem po nogach, tak jak to robią w Pakistanie czy w Indiach. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwoniący o codziennych powiadomieniach. Wysyłaj, rozsyłaj, polecaj i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.